Jak możesz uzyskać takie ciekawe naklejki, które później zastosujesz w swoich różnych projektach graficznych czy wideo? Wystarczy, że na swój telefon czy też inne urządzenie, także na komputer, pobierzesz aplikację o nazwie Bitmoji. Właśnie w tej aplikacji możesz szybko stworzyć swojego awatara i dzięki temu masz dostęp do przeróżnych naklejek, gdzie zobacz, jest właśnie dostępny dany awatar, który udało się przygotować. To jest właśnie mój awatar. I zobacz, że później coś takiego możesz wykorzystywać, czyli takie naklejki możesz wysyłać w wiadomościach tekstowych. Gdy więc z kimś piszesz na WhatsAppie czy za pomocą innego komunikatora, to możesz tam również przejść w naklejki i takie naklejki komuś wysyłać. Kolejna praktyczna rzecz to, gdy tworzysz jakieś projekty w Canva, to także tutaj możesz zastosować właśnie te naklejki. Jest tutaj dostępna aplikacja Bitmoji. Ja już mam ją tutaj podpiętą, a jeżeli ty nie masz jej, to zobacz, jest tutaj opcja więcej i wystarczy, że sobie ją zainstalujesz. I później możesz dodawać takie różne naklejki, zadbać o ich właściwe efekty, o pewne animacje, przejścia itd. I dzięki temu wzbogacać, wyróżniać się. Inni będą identyfikować, że to właśnie są twoje materiały. Zachęcam więc, aby wykorzystać to, czyli Bitmoji i Bitmoji w Canwie, a przy okazji Bitmoji możesz wykorzystywać w wielu innych działaniach. Dodatkowo na mojej stronie możesz otrzymać dostęp do wielu ciekawych kursów online na temat grafiki, marketingu, także na temat Canva są dwa kursy, więc są to materiały, które również mogą ci się przydać i przyczynić się do twojego dalszego rozwoju. Już tysiące osób mi zaufało, aktualnie z moich kursów korzysta ponad 10 tysięcy osób, więc myślę, że i ty będziesz z nich zadowolony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, w których będę dzielił się ciekawymi rzeczami. Obserwuj, komentuj, cześć!